Dzień dobry, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku naszych przygód arturiańskich, przygód SR Mordreda w grze Król Artur The Knight's Tale. Także witam was, kolejny odcinek. Ostatnio dołączyli do nas Serektor oraz Yvayne i teraz ja w poprzednim odcinku nie zorientowałem się z racji tego, że przedstawili go tutaj jako maga, ale moi drodzy, Ser Ektor to jest Ser Hector. W legendach arturiańskich on był przedstawiany, jego imię było przedstawiane w różnoraki sposób. W ogóle legendy arturiańskie są w wielu momentach się wykluczają, nie ma takiego jednego stałego kanonu. Czasami dopuszczalne jest kilka wersji, czasami jedna legenda wyklucza drugą i tak dalej, i tak dalej. Musicie pamiętać, że legendy arturiańskie to jest zbiór pewnych opowiadań, legend, które tak naprawdę miały być legendami rycerzy Okrągłego Stołu. Kiedy rycerze zasiadali przy Okrągłym Stole na biesiadzie, każdy z nich opowiadał o swoich przygodach, o tym, co się wydarzyło, i tak naprawdę zbiór tych wszystkich przygód to nam tak naprawdę tworzy ten cały kanon legend arturiańskich. Ale wróćmy do tej postaci, moi drodzy. Ser Ektor, czyli tak naprawdę w pewien sposób ojciec króla Artura. Przebrany ojciec, to jest osoba, która go wychowywała, osoba, którą Artur uważał za swojego ojca. Jak to się stało? Kiedy Artur się urodził, o urodzinach Artura może opowiem wam więcej w następnych odcinkach, być może natkniemy na pewne postaci z tym związane. Chodzi o to, że po prostu Merlin zabrał go i oddał właśnie na wychowanie Ser Ektorowi. Artura wychował, no i właśnie wtedy miała miejsce ta słynna legenda o wyciągnięciu miecza ze skały, to co uczynił właśnie Artur. Wtedy też okazało się, że Artur jest godzien tronu, ale nikt nie chciał się zgodzić na to, żeby tron przejęła osoba, która jest tak nisko urodzona, i wtedy Merlin wyjawił prawdę o pochodzeniu Artura, że jest on tak naprawdę synem Utera Pendragona. Także, moi drodzy, zawiła historia, ale tak, to jest właśnie Ser Ektor. No i mamy jeszcze postać Ser Yvayne'a. Ser Yvayne to jest syn Uriena oraz Morgany. Dołączył do Okrągłego Stołu. No i tutaj sporo wspominało się, że on tam uratował lwa od smoka. Ser Urien był właśnie rycerzem herbu lwa. Miał w herbie właśnie lwa. Miał bardzo dużo historii związanych z odczarowaniem kobiety ze smoka poprzez trzykrotny pocałunek. Więc postać jego jest idealnie tutaj wzorowana, bo on był takim, o nim było wiele pieśni, sam też wiele tych pieśni, opowieści sam tworzył, więc bardzo, bardzo fajnie i trafnie uchwycili tą postać. Ale dobrze, moi drodzy, 3 minuty mojej pogadanki. Dajcie mi znać, czy w ogóle chcielibyście tego typu rzeczy słyszeć wcześniej. Teraz tak, mamy tutaj questy i jeden z tych questów dodatkowych to jest quest Zdrada w Lochach Camelotu. Serkej odkrył zalążek potencjalnej rebelii w Camelocie. Najpierw otrzymał ode mnie pozwolenie na dokładne przyjrzenie się sprawie, aby przestał w końcu narzekać na nudę. Lecz po jakimś czasie w mym sercu narodziło się pragnienie dołączenia do niego. Chętnie osobiście rozprawię się ze zdrajcami. Pokonaj zdrajców. Wymagany Ser Kay i Ser Mordred. Trójkę idziemy, tak? Ja nie chcę w trójkę, ja chcę w czwórkę. Weźmiemy jeszcze Ser Ektora właśnie. Tak? Tak. Rozpoczynamy misję. Zrobimy sobie kolejną misję dodatkową. Mamy zdrajców. Watch out. They are close. I kogo my tu tak naprawdę mamy? 3 osoby. Sir Mordred. I'm honored to meet you in person. Starczy tych pochlebstw. Wiem, że nas zdradziłeś. Fools talk. These men are here for gold, not for honor or the cause. To mi wygląda na kiepską wymówkę. Yes, we fight for gold. Even against the Dread Knight, if we get paid. Mogę go przekupić, a mogę go zabić. Nie, no jeżeli on przyjmuje zlecenie na mnie, to musi zginąć. Czemu więc mówisz? Rób za co ci zapłacono. Ktoś mu zapłacił za to, żeby mnie zabić. No dobra. Let me cut you to size. Awaiting your command.
To raczej nie będzie problemem. Jeszcze krwawienie mu wskoczyło. Zabijmy tego. Oho, kusznik się chowa. A, kolejni tu przychodzą. Myślałem, że tylko o kilku. To będzie taki króciutki questik, a tu jednak... Coś więcej się dzieje. Dużo więcej. Kolejne krwawienie wleciało. No mercy for the wicked. Wow, ale oberwał. Okej. Zachowano dwa punkty akcji. Jeszcze coś tu próbują strzelać. Oj, przebiją się tu chyba zaraz. A teraz tak, ty. Wow. Ładne obrażenia. Dobra, zabijemy tego już, żeby był zabity. Chociaż tego? Nie, tego. Wychodzimy. Zaraz. Świetnie. Może mogłem najpierw rozwalić to? Ale dobra. Wszyscy? Chyba wszyscy. Pokonaj zdrajców. Zdrajcy pokonani. Trzeba będzie wyleczyć ciebie. Jeszcze, to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec, patrzcie. Okej. Okay. Trzeba wszystkie komnaty na dole przeszukać. Most of my fellow knights considered me a traitor when I moved against Arthur. They never understood that I wanted to save Britannia from him. Jeżeli chodzi o to, że... no tutaj Mordred jest ukazany jako ten zły, ale... pokonał króla Artura. Jeżeli chodzi o historię króla Artura, Artur był sprawiedliwym królem. Znaczy, zazwyczaj był dobrym królem, był skutecznym władcą, ale... ale niestety ciągnie się za nim też taka sława bardzo brutalnego króla. O, kto tu jest? Co ci się stało? Jesteś prawdziwym strażnikiem Camelotu. Pozwól, uleczę twoje rany. Oh gods. It works. Thank you. Do you want me to join you? Przyda nam się kolejny miecz. It's a mace. Sorry. Wszystko jedno, po prostu nią machaj. Tylko buławę ma. Okej. Okay. No to mamy kolejnego rycerza. Have you ever been visited by an angel of the Lord, Mordred? I think I was. It was frightening. Tędy chyba pójdę. Tak, tędy będzie najlepiej, ponieważ jak pójdę z tej strony, to minę wszystkie, to przejdę przez wszystkie potrzebne komnaty. Skrzynia w izbie strażników. Ty to znalazłeś? Ja to znalazłem. Tego nie otworzę. Przyjść tędy. Oho, coś tu jeszcze jest. Hey, we don't want to fight you. Nie chcemy z wami walczyć. And we all agreed not to fight you. We'll let you pass. Just go.
Odważne słowa. Może daruję wam życie, jeśli powiecie mi, jak nazywa się wasz dowódca. Jesteście zdrajcami i tchórzami. Umrzecie jak szczury. Lord Christ, protect us. Nie zamierzam ich tutaj. O, ty podejdź tu. Ty go zabij. Wow. Kolejny. O, wow, wow, wow. Zostawcie go. Raz, dwa i tyle. Tamten powinien zginąć od krwawienia. Ładnie, zginął od krwawienia. Wyleczmy się. No. Więcej wina by się przydało. Dobra, podejdźmy teraz z tej strony. Bo tutaj coś było, jakieś... Wychowałem Arturek własnego syna i widziałem, jaką wybrał ścieżkę, którą sam nigdy nie chciałbym być. To jest to właśnie, o czym wam mówiłem. Ja właśnie jak sobie wrzucałem te odcinki, no to jest zawsze przeglądam i tak patrzę, to jest Hector. Czyli tak, to w takim razie selektor to jest osoba, która wychowała Artura. Od czasu do czasu będę wam coś o tych legendach arturiańskich opowiadał, aczkolwiek nie jestem ekspertem, od razu mówię, nie jestem ekspertem, za dzieciaka czytałem tego mnóstwo. Ale wiecie, że to było po angielsku, ja też... O! Kim jesteś? I'm just the spirit. I'm here to warn mortals like you. Leave before you wake up the guardian. Jakiego strażnika? It's a powerful spirit. Chyba to sprawdzimy, co? In the sacred tomb. Czyj to grobowiec? This is the tomb of the legendary Uther Pendragon and his wife. Czyli to jest grobowiec króla Uthera Pendragona i jego żony Igerny. A skoro już o Igernie mowa, wspomniałem wam dzisiaj, że król Artur to był właśnie syn Uthera Pendragona i właśnie Igerny. Ale z początku Igerna nie była żoną Uthera. Uther, aby zdobyć Igernę, której pragnął posłużył się podstępem, poprosił Merlina, aby ten stworzył iluzję, żeby wyglądał tak jak mąż Igerny, który był na wojnie i przyszedł, który mąż Igerny wyruszył na wojnę, Uther się w niego zmienił, wszedł do komnaty, powiedział wszystkim, że wrócił wcześniej i wtedy spłodził syna, spłodził syna Artura z Igerną. Merlin, żeby to zrobić, zgodził się wykonać ten niecny plan, niecny czyn, w zamian za to, że po prostu dziecko zrodzone z tego związku trafi do niego. I tak właśnie Artur trafił do Merlina, a Merlin przekazał go Sir Hectorowi. Dodatkowo gdy mąż Igerny wrócił, znaczy nie, mąż Igerny nie wrócił z wojny, no i wtedy Igerna stała się żoną Artura, znaczy Uthera Pendragona. Dobrze, ale może nie od razu. Słuchajcie, no idziemy tam. Grobowiec Uthera Pendragona. Krzycząca skrzynia skarbów, stara, lecz o dziwo nietknięta. Cóż ona skrywa? Zagubione skarby czy pradawną klątwę? Jej otwarcie będzie ogromnym błędem. Otwórzmy.
O kurczę. O kurczę. Spory ten Uther. A to jest strażnik Uthera. A to może być sam Uther właśnie tak naprawdę. To go nie przesunęło. Dobra, zabijmy tych najpierw. Star Kay musi uważać, bo on jest na hita praktycznie. Niewrażliwy na krwawienie, zatrucie, odrzucenie i powalenie. O kurczę, to może się nie udać. Chociaż zobaczymy, on jest spowolniony, więc trzeba będzie go kajtować. Dobra, to spowolnienie dużo dało. Spowolnienie jeszcze będzie trwało chwilkę. Więc ja się schowam. Odejdźmy. Coś takiego. Nie wiem, czy to dobrze. Oj, on podejdzie do Mordreda. Ale... O, czekajcie. Teraz wszystko. Nie, bo to mnie zaatakuje wtedy. Strażnik prawie w ogóle nie ma punktów poruszania się. Dobra, podejdę Sir Kay. Przecież nie chciałbym, żeby się nagle Uther na niego rzucił. Morder to jeszcze jest w stanie przetrzymać, tak. No i chyba koniec będzie. Cios w plecy. Pieczęć ciężkiego pancerza. Złoto. Okej. Eliksir. Pokonaliśmy. To jest tak... Tego... Nie otworzę z tej strony. Użyj tego. Odzyskanie pancerza Sir Kay. Czyli tu nie przejdę. Ale ciekawe, czy nie przejdę, bo nie mam percepcji, czy w ogóle nie mogę się tam dostać. Nie, mogę tędy. Dobrze, to się cofamy. I w lewo. O, co to jest? Deklaracja lojalności. Ja, Sir Lanval, oświadczam, że Sir Mordred jest niegodny władania Camelotem i Okrągłym Stołem. Zgadzam się dołączyć do buntu, mającego na celu usunięcie tego męża i zastąpienie go kimś bardziej odpowiednim. Podpisano Sir Lanval oraz Sir Kay. What? Kurczę, tylko że on teraz powinien pobiec, a mi się to... O. Należy mi się wyjaśnienia, sir. I signed this letter, but I was wrong. I changed my mind. Sir Mordred, you are the right person to save Avalon. Daruj sobie wymówki, trzeba cię osądzić, ale nie teraz. Albo może zaprowadziłeś mnie w zasadzkę zastawioną przez twoich rajfrów. Wciąż jesteś z nami, zabijesz zdrajców. Nie wątpię w twoją lojalność. Nie wątpię. Thank you. Your judgment is right, and I'll prove it. Zgoda, na razie spotkajmy się z Sir Lanvalem. Jakby sprawdzimy. Bo albo mnie rzeczywiście sprowadza w pułapkę, albo może mi pomaga. Zobaczmy, fala pierwsza. Okej. Okay. Powiedział, że to jest pułapka i że czekają na mnie. I to jest kto? Brat. Zabójca mag. O!
mercies. Zróbmy tak. O, tutaj coś jest. I serve the Lord. Możesz teraz? Nie. Podejdź tutaj. I stań na samym środku, bejtuj ich. Niech tylko tu spróbują podejść. Okej. Okay. Zacznę od maga. Przeżył. Biegniemy prosto na nich. Coś takiego. Ten kusznik może sobie tutaj strzelać, tam też. O, kolejni. Dawaj, Mordred. Sinners shall bleed. Power and glory. Nie wiem, czy to trafi. Trafić trafiło, ale nie zabiło. Aj, źle. Dobra. Łucznik teraz. Łucznik, kusznik. Strzelają. Zobaczmy jak tu. No mercy for the wicked. To serve. Take them. No mercy for the wicked. Lobem. Przeżył. None can stand in my way. Tyłu. Blessings. Power and glory. Thank you for saving me. Mogę z nim pogadać teraz? No uratowałem go i tyle. Aha, myślałem, że z nim pogadam. Czy coś. Tu nie. Dobra, zobaczmy co jest z tej strony jeszcze. Tutaj nic. Dobra. Czy ktoś chce myśleć, żeby się napił na razie? Może? Na razie nie. Wchodzimy do środka. Ognisko. Look, a campfire. Time to get up, knights. Dobra. I will never forgive you for what you did, Mordred. But maybe you are what this land needs. Who knows? O. Twa znajomość czarodziejstwa sprawia, że świątynia uwolni moc. Otrzymanie łupów. Użyj tego. Wybierz bohatera. Otrzymanie łupów. Herr Mordred. Pieczęć ciężkiego pancerza. O, tu jeszcze coś jest. Runa na broń jednoręczną.
i złoto. Pokonajmy tych zdrajców. I zobaczymy, czy ten Sir Kay mówi prawdę, czy nie. That's him. Sir Kay, the one who betrayed us, who returned here with the Knights of the Broken Table. Niech zgadnę, to jest Sir Lanvel. He is. I suspect he is feeling betrayed. Pierwsze słyszę i raczej już nigdy o nim nie usłyszę. My name is known, and it will be. My father was the knight who... Znaczy tego poplania przyszliśmy obciąć ci głowę, potem możemy pogadać. Tak, ktoś o kim również pierwszy słyszę. He slayed a dragon with a single sword. He killed a couple of giants alone. He fought the Unseelie witches. Czy twój ojciec na pewno był rycerzem, a nie trubadurem? I was raised to respect the ways of the knights, to be worthy to the round table, not like you. Ale nigdy przy nim nie zasiadałeś. Nadal wierzysz, że znajdzie się dla ciebie miejsce? Yes, and I challenge you to a knightly duel. One against one. Knight against knight. Prove to me, you were a better one. Okej. Okay. Zgodzę się na pojedynek. Name your champion. I am waiting. Ja sam z nim zawalczę. Skoro gość chce ze mną zagrać, zawalczyć jeden na jednego? Dobra. Zrobię dokładnie to samo co przedtem. Niech tu podejdzie. Po prostu, w ten sposób. Nawet nic nie będę kombinował, żeby odchodzić jakoś ten... W ogóle muszę sobie kolejne skille dodać, bo na razie mam tylko dwa. Ale to z czasem. Teraz. Raz. Dwa. I teraz. You won. You can take my head, but I'm begging you. Let my men live. Okay. Wait. This rebellion was my idea, not his. I'm the one who's responsible here. Dlaczego to zrobiłeś? It was hard to forget what Mordred did, and I thought Camelot deserves a better ruler. Ale w przeciwieństwie do niego zmieniłeś zdanie. I did. And this knight would do the same. I know him. Dlaczego miałby to uczynić? This man is a strong knight, brave and proud. We all saw him fight, right? He is eager for honor and reputation. Do rzeczy, Kay. It's just an advice. Show some forgiveness, and he shall be useful at the round table. We know that he is worthy. Nie, za zdradę nie ma wybaczenia, zginie on i wszyscy jego ludzie natychmiast. Nie ma po co błagać, skrócić go o głowę, lecz jego ludzie niech służą Camelotowi. Sir Lanvel otrzyma szansę na powrót do łask przy okrągłym stole. Okej. Okay. Masz, otrzyma szansę na powrót do łask. Zobaczymy. Jakby... Ja też go rozumiem. Mordred nie był najlepszą... ja rozumiem też, że no Mordred nie był najlepszym rycerzem. Więc... Okej. Okay. Zjednam ich sobie. Zobaczmy, jak teraz to wyjdzie. Nagrody misji. Osądzenie Sir Kaya należy odłożyć na później. Ślady żałosnego buntu wobec mojej władzy doprowadziły mnie do Sir Kaya. To nie było żadnym zaskoczeniem, jeśli weźmiemy pod uwagę nasze zatargi w Brytanii. Zaskoczyła mnie jednak jego zuchwałość, gdy przyznał się do udziału w tym spisku, twierdził, że zrobił to wszystko dla Camelotu. Doceniam, że był gotów zaryzykować życie i dla swoich przekonań. W
Być może będzie lepszym członkiem Okrągłego Stołu niż mi się wydawało. Jednak buntownicze zamiary należy karać. Sir Kay musi zapłacić dużo złota, by okazać skruchę. Możemy o tym zapomnieć. Myślę, że wszyscy się tutaj czegoś nauczyliśmy. Zmniejsza wszystkich bohaterów typu Prawowity o 1, ale zwiększa lojalność Sir Kaya. A tutaj zmniejsza lojalność Sir Kaya i dostaje 200 sztuk złota. Nie. Wybaczymy mu. Sir Balin to osoba od zawsze nierozumiana, lekceważona. Narastająca w tym rycerzu furia znalazła ujście w najgorszej możliwej chwili. Zamordowanie błazna z powodu pechowej krotochwili jest już barbarzyństwem samo w sobie. Jednak zrobienie to w czasie uczty stanowi zniewagę wobec Okrągłego Stołu oraz mnie. Jedno jest pewne. Po prostu nie mogę przemilczeć tego zajścia i nie wyciągnąć wniosku wobec tego nikczemnika. Zażądaj zadośćuczynienia za zepsutą cenę. Balin, za zepsutą ucztę Balin, reputacja, lojalność o 4. Okaż mu zrozumienie, jemu wzrośnie o 2, a wszyscy prawowici minus 1. Skarć rycerza, spadnie jemu o 2, a wszyscy prawowici, zrobię to, skarcę go. Okej. Okay. Teraz ty. Bohater przyjmuje o 1 dystansowych mniej. Otrzymuje 2 punkty ruchu w pierwszej turze potyczki. To jest też spoko, nie? Ale za zabicie jednostki w swojej turze to damy mu to. Sir Balin, teraz idziesz do leczniczy. Dobra, na jedną turę pójdzie, żeby się leczyć. Zaczarowana wieża, 500 punktów budowy potrzebuje. Dlatego zobaczmy, jak ta reputacja wygląda. Byle moralności. Tyran 1, dawna wiara 1. Na razie tyle. Teraz tak, jeżeli chodzi o lojalność tych ludzi, zobaczmy, jak to, gdzie mogę sprawdzić lojalność teraz. Z biografia. Powinien być taki progres bar tej lojalności, jeżeli dobrze kojarzę. Lojalność 2 średni tutaj. Okej. Okay. A, jest bardzo lojalna. Ty 0 Balin teraz już masz. Ty masz 2 Ektor i ty masz 1. W porządku. Dużo rzeczy, które muszę posprzedawać i przeglądać później. Nie, wycofanie nie, mnie nie interesuje. 5 do witalności. Niech będzie. Straż przednia. To jest przywraca pożyte i usuwa czasówki. Zwój piorunu. Dostaniesz ten zwój piorunu, czemu by nie? I jeszcze zerknijmy na coś dla ciebie. No, jednostkom, które nie dostały jeszcze żadnych obrażeń, zwiększymy. To jest spoko. To na pierwszą turę jest ok. Bo on często będzie zadawał te pierwsze obrażenia. I ty? Z każdym zabójstwem odzyskujesz pancerz. O, jest dobre. To jest dobre. Pancerz będziesz odzyskiwał też.
No, Sir Kai, całkiem przyjemnie. Dobra. Zerknijmy na mapę świata, jak to wygląda. Stary klasztor. Wydaje mi się, że musimy już powoli myśleć o... Przeklęty statek. Raz, dwa, trzy, cztery. Może jeszcze zróbmy stary klasztor. Pilgrim has collapsed at our doorstep, barely alive, bracing an infected wound. Okej. Czyli mamy jedna misja dodatkowa, druga i trzeci to jest przeklęty statek w Zatoce Szeptów. Dobra, ale moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się. Cześć.